No dziś opowiem Wam o suporcie od Algier. Stoł już jest gotowy. Tu zobaczcie, już jest pokrętło góra-dół. Lekko się obraca śruba. Wszystko leciutko chodzi. O. Tam śruba jest tak zrobiona, że dół zanurza się w oleju i jak śruba się wykręca, to olej rozprowadzany jest tu na górę. Tam przy maszynie jest taka jakby noga. Jedna część jest w wałku napędowym zabieraku, a druga jest na kręce. Jak się wkłada szczególnie, to trzeba podłożyć tutaj coś, jakiś kawałek płaskownika, tekstolit, że jak opuścimy i później jak już będziemy wkładali w nakrętkę, żeby nie zbić początku nakrętki. Często to się zdarzało, także ja już jestem na to uczulony i wiem i przygotowuję, jak sobie wsuwa się ten suport, bo czasami ci co wsuwają potrafią i trzeba wyjmować suport i z powrotem nakrętkę. Także dobrze się asekurować. Tutaj będzie spasowany klin, który teraz właśnie mam jeszcze dorabiać i tu będzie regulowany za pomocą takiej specjalnej śruby z kulistym łbem. No i tu jest przełączenie góra-dół. O, jeszcze nie włączyło się. O, teraz się załączyło. Zobaczcie, teraz się obraca wałek i śruba równocześnie. W maszynie byśmy tego nie zrobili, dlatego, bo wałek jest zamocowany za pomocą tego klina i wtedy ten klin daje napęd. To jest wałek napędowy, który napędza posuw i górę-dół za pomocą tej śruby, no i wzdłużny za pomocą tamtej śruby, co tam leży oczyszczona, przygotowana już do montażu. Prawdopodobnie w poniedziałek, jak wszystko dobrze pójdzie, dzisiaj tylko został mi do zrobienia klin, będę montował. No zobaczę, może się uda, to coś Wam jeszcze pokażę. No to tyle by było o gotowym suporcie. Dziękuję.